mieście stołecznym Warszawa straż pożarna rozpoznała 54 obiekty, w których prowadzona jest działalność Escape Room. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono 214 nieprawidłowości, czego następstwem były decyzje. 8 decyzji zakazujących eksploatację danych obiektów, 11 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, kilka wniosków do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i 6 mandatów karnych. Te nieprawidłowości możemy zgrupować jakby w dwóch obszarach. Z zakresu ewakuacji oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej ogólnie. W tym przypadku podstawowe i najczęściej spotykane nieprawidłowości to jest brak urządzeń przeciwpożarowych, takich jak hydranty czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu, brak przeglądu instalacji użytkowych, prąd, gaz i urządzeń przeciwpożarowych, brak gaśnic, a jak są gaśnice, to brak przeglądu tych gaśnic, brak oznakowania lokalizacji tych gaśnic, no i brak przede wszystkim szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. Jeśli chodzi o obszar ewakuacji, to mamy przede wszystkim brak oznakowania dróg ewakuacyjnych, nieprawidłowe parametry dróg ewakuacyjnych, a więc albo za ciasno, albo za nisko, brak natychmiastowego opuszczenia czy brak możliwości natychmiastowego opuszczenia ciągu ewakuacyjnego, więc drzwi nie otwierają się na żądanie klienta, bym powiedział. Brak oświetlenia przeciwpożarowego w przypadku awarii oświetlenia podstawowego. Brak wymaganego systemu odymiania klatek przeciwpożarowych i wisienka na torcie. Drogi pożarowe wypełnione są materiałami łatwopalnymi, czyli mamy wykładziny podłogowe łatwopalne, okładziny ścienne i sufitowe. Właściwie to takie podstawowe wymieniłem nieprawidłowości. Reasumując, sytuacja nie wygląda dobrze, żeby nie powiedzieć bardzo źle. Straż pożarna przygotowała harmonogram, w wyniku czego będą sukcesywne, cykliczne kontrole tych obiektów. Oczywiście o tych wynikach Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, której jestem przewodniczącym, będzie informowana. I prawdopodobnie z moich ustaleń z komendantem za kilka 3-4 miesiące będzie kolejna kontrola. Zjawiło się dwóch strażaków. Pierwsze co, to musieli zapoznać się z naszymi dokumentami firmy. Cała umowa wynajmu lokalu, jak to wygląda. Po przedstawieniu całej umowy zeszliśmy na dół i pokazaliśmy każde pomieszczenie, z jakiego punktu do jakiego punktu przemieszcza się grupa. I sprawdzali nam wymiary, guziki bezpieczeństwa, które w przypadku, gdy grupa chce opuścić pokój, może spokojnie przełączyć się z niego, wydostać. Po prostu takie rutynowe sprawdzenie, czy mamy dobre oznakowania wszystkich gaśnic, wszystkich wyjść ewakuacyjnych. Ogólnie to krótko trwało. Mieliśmy tylko jedno uchybienie. Dotyczyło jednego wyjścia ewakuacyjnego, ale od razu zniwelowaliśmy ten problem. Tak naprawdę nie mieliśmy żadnego zakazu działania, więc to trwało godzinę roboty i było wszystko w porządku. Mamy tak monitoring w pokojach, więc widzimy grupę. Wszystko słyszymy, więc mamy podsłuch w pokojach. Dodatkowo komunikujemy się z grupami za pomocą polówki, więc żebyśmy my mogli pomóc, jeżeli mamy jakiś problem z rozwiązaniem zagadki, od razu reagujemy, dajemy im podpowiedź. Mają guziki bezpieczeństwa. Wystarczy, że je przełączą, wtedy drzwi automatycznie się otwierają, mogą opuścić pokój, zakończyć grę.